Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie w Railway Empire. Come on, budge your station over a bit. There's enough space here for the two of us. Po ostatniej modernizacji, którą mogliście zaobserwować na poprzednim odcinku, no zaczęliśmy zarabiać naprawdę duże pieniądze i te pieniądze, które tutaj widzicie, ja zarobiłem już w czasie modernizacji. Także no to już będzie sama końcówka tej kampanii, gdzie zostało już w sumie doprowadzić do wzrostu ludności w Baltimore oraz jeszcze połączyć 10 firm z obszarów wiejskich. Mamy 7. Także no to już będzie czysta formalność na obecną chwilę. Za co się weźmiemy? Przy okazji, żeby ona nam tutaj nie psociła za mocno już, ją też już wykupimy, żeby był święty spokój. Wejdziemy w spółkę, w konkurenci i połącz. Zrobimy fuzję firm. Ona tylko i wyłącznie kosztuje 3 miliony, my mamy 13,5, także to nie jest żadnym problemem. I sprzedaj wszystko. Jeszcze 8 milionów zarobimy. Zapłaciliśmy 3,5, a zarabiamy 8700. No oczywiście ja już miałem wykupione trochę jej akcji, także to nie jest żaden problem, ale się pozbyliśmy całkowicie konkurencji już na tej mapie. Także przejmijmy wszystko to, co tutaj jeszcze zostało, a mianowicie zostały nam dwa miasta do połączenia. Miasto o nazwie Charlotte i Augusta. Także te dwa miasta połączymy, żeby to... Także no z racji, że to przejęliśmy, to trzeba będzie zaprzęc do roboty wszystko, co tylko możemy. Duża stacja. Już nie będziemy inwestować w małe, bo widzę, że naprawdę z tego są dobre pieniądze z tych dużych stacji. Od razu postawimy dwie. Nie pozwala na budowę stacji, ponieważ stacja w mieście Charlotte nie została jeszcze połączona z miastem początkowym. No proszę bardzo, tego nie wiedziałem, że coś takiego może się wydarzyć. No dobra, to nie jest żaden problem, żeby ich tu zaraz połączyć. Teraz tylko pytanie, gdzie? Gdzie dokładnie? No może połączymy się mniej więcej w tym miejscu. Tak, połączymy linię do Charleston. I tak chyba trzeba będzie zrobić, chociaż tak właśnie zrobimy. Gdzieś w ten sposób. Sprawdźmy przy okazji, czy możemy. Tak, o pięknie. Możemy. Także idealnie się zrobiło, przytrafiło. Od razu pociągnijmy to. To będzie lewy tor, to będzie prawy tor. Super. Postawmy wieżę zaopatrzeniową, a nawet niech będzie tutaj. No i do tego jeszcze sygnalizatory, bo one są jednak dość istotne. Pozmieniajmy to, co już tutaj mamy. Ten przeniesie, w sumie nie będziemy, no chociaż przeniesiemy go. Ten też musimy przenieść troszeczkę bliżej. Ten w sumie może być w miejscu, w którym jest, ale ten musimy usunąć i postawić go troszeczkę dalej. No i teraz w tą stronę. W tą stronę niech będzie tu, a ten bliżej. No i dobra, teraz już pójdziemy o wiele dalej z tym. Dobra, ale teraz, bo jeszcze nie zostały połączone tutaj tory. Ojej, nie tak. Usuń to. Coś nie bardzo. Zróbmy to z tej strony. O, tu już jest lepiej. No i dobrze. Ta strona jest skończona. Jeszcze muszę wrócić na poprzednią. Także tak, jak
Tutaj jest to, to to zlikwidujemy, przeniesiemy się troszeczkę w tę stronę. Dobra, ta strona jest już ukończona, ale musimy się wrócić tutaj, bo jednak chyba coś tu nie zostało zrobione jak trzeba chyba. Nie, w sumie jest wszystko jak trzeba, jest w porządku. Także możemy przygotować linię i możemy puścić już pierwszy pociąg. Tak, ok, lokomotywa. Od razu zobaczmy, nowy kandydat. Kandydat, tu mamy też jakiegoś palacza, konduktora i ochronę. O, proszę bardzo, zielone strzałki znaczą, że mają się, mają bardzo dobre relacje ze sobą. Także super nam się udało. No i od razu stwórzmy też drugi pociąg, bo jednak mamy linię przygotowaną do tego. Zróbmy to w ten sposób. Ajajaj, no właśnie, czego nie zrobiłem, a muszę zrobić, to zaznaczyć, na które tory muszą wjeżdżać, bo się robi bałagan przez to. I to trzeba czym prędzej zrobić. No i tak, tutaj niech będzie tor pierwszy. Tu niech będzie, no właśnie, tor numer 2. I teraz drugi pociąg. Charlotte Chesterfield, kurde, gdzie on jest? No dobra, trzeba go znaleźć. I tak, tu jeździ. I teraz, czy ja mu zmieniłem? Tak, to jest ten ze zmienioną. Teraz rozpoznać, który to który. No okej, będzie łatwo. Udało się jednak. No i tutaj zmieńmy. No i mamy tak. Tu będzie 29, to jest lepiej. I teraz tu na tor drugi. No, w ten sposób nie będzie dużego zamieszania na stacji. I te pociągi w miarę będą się dobrze mijały ze sobą. Mamy 100 punktów. Coś możemy sobie ulepszyć rzekomo. A jest gwiazdka. Myślałem, że jak jest gwiazdka, to że mogę coś ulepszyć. A widocznie to jest mylące. No, proszę bardzo. Nie mogę. No dobra. Zmylili mnie. W porządku. W takim razie dobudujmy sobie kolejną stację. Zaraz, bo czas start niech już leci dokładnie. Duża stacja. Teraz jak już to wybuduję i postawię pierwszy pociąg, to już nie zrobię tego błędu, co był poprzednio. Nie będę musiał szukać pociągu, tylko od razu mu zaznaczę odpowiednie stacje, żeby nie było żadnych problemów. Teraz tak, jeszcze muszę się wrócić, bo teraz mi się przypomniało, nie pobudowałem budynku, o właśnie, naprawczego. Proszę bardzo. I w tej stacji od razu też budynek naprawczy postawimy. Niech mają. Przydadzą się. Co tu mamy? Miesięczne wzrosty produktów. Dobra, bierzemy. I tak nam nikt tego nie przebije. No dokładnie, bo jesteśmy samotni tutaj na tej mapie już. Konkurencję wycięliśmy w pień. No dość szybko nam to poszło. W sumie to kilka odcinków trwało. Ojej, coś tu się wydarzyło nie tak jak trzeba. Usuniemy to jeszcze raz. Niby to trwało kilka odcinków, ale jedno posiedzenie w zupełności by wystarczyło na ten, na tą kampanię. Ona jakoś długa specjalnie nie była. Zobaczymy, czy taktyka dużych stacji sprawdzi się w nowym, w nowej kampanii, bo jestem tego mocno ciekaw. A jeszcze wieża zaopatrzeniowa. No i teraz sygnalizację ustawimy. W tę stronę musi być. Dobrze. I w tę stronę. Nawet może trochę za daleko. O, tu postawimy. No i pięknie. Kolejna stacja zrobiona, jeszcze dopnijmy to, bo to ten August najlepiej jakby jeszcze z czymś się łączył i może wpuścimy, tak, wpuścimy nawet we dwie strony. Do Atlanty pojedzie i pojedzie też tutaj do Jacksonville. Także na dwie strony rozdzielimy te tory. Będzie o wiele, wiele ciekawiej. Na sam początek to na pewno zrobimy sobie tylko krótkie odcinki.
Od razu połączymy. Jestem ciekaw, jak się uda później zrobić rozjazdy. Czy jeszcze przed tym mostkiem, czy już trzeba będzie za. I... O, patrzcie, jak się ładnie udało. Superancko. No trochę... O, tu już jest gorzej. Tu już niestety jest gorzej, nie da się. No i powstał problem. W tym momencie. No to cóż, usuńmy to. Spróbujmy pobudować to najpierw w tę stronę. Oj, nie, cofnij. Jak najbardziej, zacznijmy. O. I... Dobra, tutaj jest. No i teraz w drugą stronę. Jest, dobra, udało się. Jednak będzie wszystko w porządku. No i dobra, teraz jako pierwsze postarajmy się podciągnąć to w tę stronę. O, tu jeszcze następne coś jest. Dobrze, to podciągnijmy to może tutaj. I postarajmy się połączyć. Czy to jest tak? To będzie z tym torem połączone. Dobra, i czy da się to? Pięknie. Bardzo ładnie. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Także tu już mamy przepięknie to zrobione. Teraz w drugą stronę. Aby się udało. Jest, też się udało, super. Dobra, to połączmy to teraz. Czekaj, to był który tor? To jest tor prawy. No to w takim razie, jak to jest tor prawy, to trzeba się połączyć jakoś sprytnie w tę stronę. Okej. Poszło. No i spróbujmy teraz ten drugi tor podciągnąć. Czy nam się to uda? Coś tu nie bardzo wyszło. Aha, no tak, bo obok. No to obok na pewno nie zadziała. Przepięknie, naprawdę super to wyszło. No i teraz, nie, zaopatrzeniowa. Niech sobie stoi tu. A tu jeszcze jedną rzucimy. Bo mimo to, no tutaj jest, ale niech mają i tu. No już pieniądze nas nie interesują. Dobra, teraz postawmy odpowiednie sygnalizatory. W odpowiednich miejscach. A więc tu będzie kierunkowy w tę stronę. Tu kierunkowy w tę stronę. No i dobrze, i tu wjazdowe. I tu jeszcze jeden. No i dobra. Już mamy sytuację na tym skrzyżowaniu zrobioną, opanowaną. I teraz pojedziemy sobie dalej wzdłuż szlaku. Dobra, tu na wjeździe, tu już nie muszę, ale tu jak najbardziej tak. No i w sumie tyle wystarczy, bo tu mamy już następny semafor, także w tę stronę i w tę stronę już jest wszystko załatwione. Tylko jeszcze tu w dół trzeba się do Jacksonville przemieścić i postawić semafory. I dobra, i teraz tu na wjeździe, tu gdzieś, o, tutaj, jeszcze z tej strony, no i dobra, i w sumie wszystko. A tam się zepsuł pociąg, taka awaria. Awaria jaka? Pogoda? O, proszę bardzo. No co to się wydarzyło, że awaria, pogoda, co to w ogóle ma znaczyć? Awaria, pogoda, proszę bardzo. Pierwszy raz coś takiego spotkałem. Patrzcie, chwilę popracowaliśmy i już mamy 25 milionów zarobione, także no kolosalne kwoty już tutaj idą. Dobra, i teraz tak. Co z tymi zadaniami? Więc jest 91, no, proszę bardzo. 10 firm zostało połączonych z obszarów wiejskich. Tylko moje pytanie brzmi, jak? Jakie? Przecież ja nic jeszcze nie zrobiłem. No, to jest bardzo ciekawe.
No, no nic, dobra. No dobra, no zrobione to zrobione. No nie będę wnikał. No to teraz musimy doprowadzić do populacji 100 tysięcy. No niestety, ale z tym to się zejdzie. Znajdźmy Baltimore. Zobaczmy, co możemy dla nich zrobić, żeby to przyspieszyć w jakiś sposób. Zerknijmy na miasto. Proszę bardzo, możemy jakoś coś postawić. No tylko pytanie teraz brzmi, co? Miejsce turystyczne, muzeum, uniwersytet. Może postawmy uniwersytet. Może to w jakiś sposób. O, tu możemy postawić, to postawimy to. O, możemy więcej budynków jak jeden. Dobrze, postawmy muzeum. Nie mogę już muzeum postawić. To nie, czyli nie możemy więcej jak jednego, tylko jeden budynek możemy w takim razie. Szkoda, trochę szkoda. Wejdźmy do miasta. No i proszę bardzo. Ten budynek już stoi. Ciekawe, czy ja go mogę sobie zburzyć, czy nie bardzo. Mogę wyburzyć uniwersytet, ale to nie ma sensu. To nie ma sensu, bo tamte budynki też nic za bardzo nie przyniosły, jedynie turystykę, no ale. A uniwersytet jednak może spowodować przyrost, przynajmniej według mojej teorii, przyrost ludności, z tego względu, że jak ktoś będzie chciał się uczyć, no to przyjdzie i wyemigruje właśnie tutaj. Dobra, teraz tak. Miesięczna wydajność. Czyżby brakowało? O proszę, brakuje tkanin. Na to by wyglądało chyba. Tu jest towary w mieście. Tygodniowe zapotrzebowanie, czyli brakuje tkanin. Ok, tkaniny wiadomo skąd bierzemy. Bierzemy z Pittsburgha. W takim razie pobudujemy sobie kolejny pociąg. Pittsburgh-Baltimore. No i tutaj z Pittsburgha. To ma brać, tego ma nie brać, tego też ma nie brać. I tak, niech tu wystartuje z pierwszego peronu. No, minimum. Minimum. 8 niech będzie, no dlaczego by nie? Chociaż w sumie. Nie, niech będzie 8 wagonów. No, niech, chociaż dobra, niech będzie jeden wagon, chociaż niech nie jeździ na pusto. No i druga stacja. Stąd może już brać nam wszystko. Niech się zatrzymuje na peronie numer 1, na torze numer 1. No i dobra, jeden pociąg już mamy. Jeszcze tylko lokomotywę dokupimy. Kandydatów, proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy się będą kochać. Jak najbardziej tak. No i o, proszę bardzo, 4. No to czy jak 4, to już kolejnego pociągu nie będziemy kupować, bo to się mija z celem. Zerknijmy w tym czasie, jak wygląda tutaj produkcja tego materiału, tych tkanin. Chyba jest w porządku z tym zapotrzebowaniem. Co to jest? Nie chcemy tego. Teraz tak, tkaniny. Okej, okay, ale potrzebna jest bawełna. No bawełny też jest w opór, także no tu nie mamy problemu z produkcją. No jeszcze tu nic nie możemy zrobić. Ale zerknijmy na inne, proszę bardzo. Tu już możemy postawić jakiś własny budynek. No tutaj dla odmiany postawmy muzeum. Nie chcemy tego. Co tu więcej? Ejajajaj. Czemu ja nie mogę teraz przekręcić na co innego? O, teraz mogę. Syracuse. Zerknijmy, co tu się dzieje. Tu też jest sytuacja opanowana. Też możemy coś postawić. Proszę bardzo, niech będzie. I teraz coś jeszcze zróbmy. Popatrzmy. O, następne. Miejsce turystyczne chyba poprzednio. To miejsce turystyczne teraz postawimy z drzewkiem. Niech to się wszystko rozwija i kwitnie. Tu jest w porządku. Tu coś. To co tu chodzi? Na czerwono strzałka. Miesięczna wydajność. Piwo. Czy my nie mamy czekaj, co to w ogóle było wstecz? Ziarno. Ziarno. Jak tu z ziarnem stoimy? Zero. To ziarno trzeba tu zacząć dowozić do Washington. Czy gdzieś w pobliżu mamy ziarno? Jestem na minusie. Bardzo ciekawe. W pobliżu ziarna brak. Mamy badania, coś możemy sobie ulepszyć. Tutaj możemy i tu możemy coś zrobić. Zróbmy to. To było tak. Podział pracy w większych firmach i fabrykach pozwala na szybsze wykonywanie poszczególnych zadań. Zwiększa to zyski z produkcji towarów. Okej, świetnie. Teraz tak. Skąd ja mogę wziąć przepływ towarów? Tu mamy ziarno. To stąd w takim razie
podciągniemy linię towarową i linia będzie bezpośrednio szła do Washington, stąd Baltimore będziemy omijać, bo tu nie jest nam to zupełnie potrzebne. I dobra, postawmy w takim razie dużą stację. To jeszcze, o, jeszcze mleko dziebniemy w takim razie. I dwie pieczenie na jednym ogniu. Teraz tylko jakoś ładnie trzeba by było podciągnąć to właśnie tutaj. To będzie prawy tor, więc idealnie akurat w tym miejscu. Teraz czy ten wyciągnę tu? Dam radę? Dam radę, cudownie. Bardzo dobrze to się wszystko tu układa i spina. Dobra, ta strona jest już gotowa. Tutaj w sumie też jest wszystko gotowe. Teraz tylko wieżę zaopatrzeniową postawimy i sygnalizatory. No i tak, ten sygnalizator by się przydało. W sumie ten tu wystarczy, nie trzeba aż tak gmerać, bo jak ja tu postawię sygnalizator, to on mi spieprzy sytuację tutaj na tym rozjeździe. Nie wiem dlaczego nawet tego nie poprawiłem, ale już trudno się mówi. Ten tutaj też mi jest zbędny, musi być wszystko postawione przed. Ok, ten mogę tu usunąć, ten tu też troszeczkę przesuniemy. Teraz tu by się przydało. Proszę bardzo. Od razu w tą stronę kierunkową ustawimy. I dobra. Ta strona jest już gotowa. Teraz pojedziemy wyżej. I tutaj podciągniemy sygnalizację. Proszę bardzo. Gdzieś jeszcze tu postawimy tak. I pięknie. Już mamy to gotowe. Teraz już tylko puścić pociągi. Przygotuj linię. No i łapiemy się do Washingtonu. I tu ma być wożone tylko ziarno. Tylko ziarno ma być wożone, a tu nawet bez tego, o, pierwszego toru. A tu ma wysiadać, znaczy rozładowywać na torze numer 2. No i jedziemy. Dobra, a jeszcze. Niech ładuje minimum jeden wagon. Proszę bardzo. Zrobione. Ejajaj, nie to. I nowy pociąg, proszę. Kandydat jest. Oj, tu się nie lubicie, dobra. W takim razie, o, już jest lepiej. Aha, tu się nie lubicie. Tu się nie lubicie. Ej, no ktoś tu jest problematyczny w takim razie. To zróbmy tak może. Tak zróbmy. A tego zmienimy. O, już jest wszystko ładnie. No i ochrona. Dobra, ten już może jechać. No i jeszcze co, mleko zerknijmy, gdzie, skoro już mamy dostęp do mleka, zerknijmy jak mleko przepływa, dokąd. Przepływa i tu, i tu. No i super, w takim razie, o, nawet jest pokazane. Nawet jest pokazane, że tak może być, spoko, zróbmy to. Stąd, dotąd i będzie ładowane tylko i wyłącznie mleko. Minimum 1, tor numer 2 i tutaj niech będzie tor 4 i tutaj tak właśnie niech będzie, super, pociąg, cyk. Zobaczmy teraz, kto z kim nie będzie się kochał. O, o jak pięknie, no tu się pięknie wszystko ułożyło. Dobra, czyli to już mamy załatwione. No i co tu jeszcze możemy zrobić dla was? Aha, tu jeszcze żelazo. Żelazo by się przydało. Skąd ja wezmę żelazo? Żelazo. Coś bida. Na mapie niestety nie jest pokazane żelazo. Także nie mam dlatego pojęcia, skąd ja to mogę brać. Tu jest żelazo. Dobra, to tu trzeba będzie stację postawić. Jest coś w pobliżu jeszcze? No nie sięgnie niestety. Dobra, to w takim razie postawimy sobie, no właśnie tu jest, dobra, postawimy ją w tym miejscu i poprowadzimy tory tutaj i ładnie będzie, o, nawet dość blisko do Baltimore, Washington nas nie będzie w ogóle interesował chyba. Jak to wygląda tutaj, tak, żelazo,
Tylko Baltimore potrzebuje, Washington nie. No i pięknie. Namówili mnie. Także postawimy stację. I może się uda, że ta... Czekaj, który to będzie tor lewy? Może się uda, że ta ludność wzrośnie. Pobuduj. Da radę? Pięknie, da radę. Oj, 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 tak nie może być. Tak jest lepiej. Cudownie. No i tutaj trzeba będzie sygnalizację postawić. Już tylko wieżę zaopatrzeniową pobudujemy i sygnalizacja. Popracujmy tutaj nad nią. Ta nam nie jest tu potrzebna. Ta tutaj też nam nie jest potrzebna, bo w sumie źle, że ją skasowałem. O, ta jest zaraz, zaraz. Tak, w tę stronę. To może, nie, tej się bliżej też nie da. Dobra, niech będzie jak jest. Tę zrobimy tutaj. No i dobra, tu jest już załatwione. Tu jest niby też ok. No i dobra, to możemy już się przenieść dalej. I tu coś pobudować. Cudownie. Dobra, to teraz pociąg trzeba puścić. Stąd do Baltimore. Od razu mu zaznaczymy. Z toru pierwszego niech sobie leci. I niech to wyładowuje na torze numer 2. No tak, jeszcze tylko minimum jeden wagon niech bierze. Żeby to na pusto nie latało. Zerknijmy co i jak tu się będzie teraz działo z tymi naszymi ludźmi. Jest wszystko pięknie. Wszystko cacy. Dobra, niech to się dowozi. Bo już chyba nic więcej dla nich zrobić nie mogę. Co najwyżej teraz jeszcze sobie poskaczemy po innych miastach i popatrzymy, co możemy jeszcze im poustawiać. Może to też coś jakoś wpłynie kiedyś w przyszłości. W sumie było coś na czerwono. Bawełna jest potrzebna, proszę bardzo. No to skąd my tu bawełnę weźmiemy? Zerknijmy, jak tu wygląda bawełna. Gdzie jest? O, są strzałki nawet. Gdzie jest bawełna? To raczej jest wysoko gdzieś. Tu daleko, daleko, za daleko. Tu tam jest jedna, tu jest druga, ta przy Pittsburghu. Tu jest kolejna też bardzo daleko. Tu jest jedna. No tak słabo, słabo to wy... Ej, serio wy tak? Ja nie widziałem tej bawełny. No dobra, to w takim razie tą bawełnę podepniemy tutaj. Aby tylko dało radę. To będzie bardzo dobrze. Bo jednak tak dość specyficznie te tory są tu poustawiane. Tak w tym miejscu będzie idealnie. O, superancko. No niby to miała być czysta formalność ten odcinek, bo myślałem, że to raz, dwa się zakończy, a tu się okazuje, że jednak troszeczkę się myliłem. Już tu siedzimy około pół godziny i tu jeszcze nie widać końca. No, czyli to nie będzie takie hop-siup, jak się tego spodziewałem wstępnie. No najgorsze właśnie jest to, że... O, właśnie w tę stronę. Najgorsze jest to, że
No ta ludność tam dość wolno wzrasta, ale postaram się, że ten odcinek będzie tym ostatnim, jeśli chodzi o tę oto kampanię. I nową kampanię najprawdopodobniej zakończymy, zaczniemy już na nowym odcinku. Także uruchamiamy, przygotuj linię i już można uruchomić z pierwszego toru, tak, i minimum jeden wagon i tu ląduj na trzecim peronie. No i dobra, pięknie, niech to rusza, niech to działa. Też nikt z nikim nie miał żadnych problemów. Czy coś możemy się jakoś rozwijać? Coś możemy tu zrobić? Tu nie bardzo. No i tutaj też nie. Dobra, to musimy czekać najzwyczajniej w świecie. A czemu ty jedziesz tak wolno? Co tu się wydarzyło? Tak ciężko ma, czy co? 386 na plusie. No pięknie, pięknie. Zerknijmy, czy możemy zupgrade'ować tutaj cokolwiek, jeśli chodzi o pociągi. Wymień lokomotywy. Wszystkie. Koszt jeszcze... Jeszcze zarobię na tym. No wymień. Jeszcze nawet dostałem pieniądze za modernizację. No proszę bardzo. Dobra. W takim razie zaczynamy czekać, aż się w Baltimore pobuduje, pojawi więcej ludzi. Zerknijmy już tylko, jak to wygląda. 91 i prawie setka ludzi. 91 100 prawie. No i tak trochę słabo to rośnie, no ale nic. Poczekajmy, jeszcze mamy 3 lata do tego. Jestem ciekaw, czy dam radę to zrobić. Since you have connected the Great Lakes and cities such as Toledo, the United States have grown a little bit closer together again. Rozdział zakończony sukcesem, jeszcze przed czasem, ale uwierz się mi, że to nie było takie pewne. Myślałem do tej pory, że się nie uda. Jeszcze 2 lata temu tutaj było raptem 90 chyba 1 tysięcy ludzi i to tak rosło opornie, że wydawało mi się, że jednak nie dam rady osiągnąć 100 tysięcy. I już się liczyłem nawet z taką małą porażką, bo jednak wszystkie, prawie wszystkie były zrobione, prócz tego jednego zadania, a tu proszę bardzo, wykonano wszystkie obowiązkowe zadania w tym rozdziale. Zamknij to okno dialogowe, aby zobaczyć ostateczne podsumowanie Twoich wyników. The trust in new technology and the art of the adventurous railroaders paid off. Within a few years, a patchy network of short railroad lines stretched from the coast to the Great Lakes, bringing new wealth and a period of dynamic change. Soon the first dreamers entered the scene, calling for a gigantic railroad link from the Atlantic to the Pacific, the so-called Transcontinental Railroad. But how is the most enormous project of the century to be funded and executed when the first step had only just been taken? Bardzo dobrze to wszystko wyszło. Jestem zadowolony. Udało się osiągnąć wszystko, co tylko było zamierzone. I na tym zakończymy to spotkanie. Także ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.